Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest program O co chodzi? A moim Państwa gościem jest Stanisław Karczewski, były marszałek Senatu, senator Prawa i Sprawiedliwości. Witam serdecznie. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. Tak mówiliśmy przed wejściem do studia, że dawno Pana nie było w studiu TVN. TVN! Taki dowcip. TVN bardzo, bardzo dawno. Tak, TVP Info. TVP Info, oczywiście. Norbas. Odciąć się od świata górskim domem? Dziewczyny. Dziewczyny. Agnieszka. Odciąć się od świata w górskim domu. Nie. Odciąć się od świata. Przycisk. Odciąć się od świata w górskim domku. No nie możemy uznać. Za dużo poprawek. Dla wydarzeń 24 Dorota Bawołek, Polsat News, Strasburg. Sprawdzamy jakość polskiej żywności. Oczom nie wierzę. Ludzkie wieże wyrosły w hiszpańskiej Katalonii. Najwyższa miała aż 10 pięter. Niemal 200-letnia tradycja niezmiennie wprawia w osłupienie. Bez dzieci nie byłoby ludzkich wież. To chłopcy i dziewczęta muszą wejść na szczyt i odpowiednio balansować. W tegoroczne szranki stanęło ponad 40 zespołów marzących, by stanąć na szczycie podium. Zwycięzców oklaskiwała 11-tysięczna publiczność. Z zawodu jestem trenerem i wiem, ile pracy i czasu wymaga uzyskanie takiego efektu. Tutaj wszyscy wygrywają. Dla mnie bycie częścią tego spektaklu, nawet jako widz, jest ogromną radością. Rannych zostało 13 akrobatów. Mimo to wydarzenie od lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Poranki jeszcze w dalszym ciągu dość chłodne, także bez dwóch zdań, tak jak się czasami mówi prześmiewczo, Polaki cebulaki, to my się ubierzmy, może na cebulę będzie bezpiecznie. Polaki cebulaki, ładne, ładne to, to prawda. Ja mogłabym co w tym być... ładnego, przepraszam? No, że lubimy się ubierać na cebulkę. W ten sposób, rozumiem, okej. Okay. Okay. Bo tak zabrzmiało trochę pejoratywnie, ale ma rację, ładne, no ładne, praktyczne. Nie, to ja praktyczne. W ten sposób nie myślałam okay. Przynajmniej. Oddziały porodowe są w polskich powiatach likwidowane. A jak pokazują dane Fundacji Rodzić po polsku, po ludzku, przepraszam, PIN to też po polsku. Agnieszka. Gwiezdne wojny Imperium kontratakują. Halinka. Gwiezdne wojny Imperium kontraktują. Nie! Norbert. Atakują. Gwiezdne wojny Imperium kontraktują. Nie, kochani, ale dzisiaj nie far ze startową i z czwartą, kochani. Nie, jest za późno. Imperium kontratakuje, kochani. Nic.